Pragnę raz jeszcze wszystkich was przywitać serdecznie i jednocześnie podziękować już na samym początku, że podejmujecie trud pielgrzymi. Mówię dlatego o tej wdzięczności, że to nie jest tylko wasza osobista sprawa. Tak się to dzieje, że trud pielgrzymi poszczególnych z was, on jakby wylewa się, ogarnia większą społeczność, większą rzeczywistość. I nawet też miejcie takie wyobrażenie i przeświadczenie, że idąc szlakiem pielgrzymim, tak jakbyście ogarniali wszystko to, co jest na tym terenie, nasycając waszą modlitwą i błogosławieństwem wszystkich i wszystko to, co mijacie po drodze. Szczególne słowa kieruję do członków pielgrzymki strażackiej. Oni dzisiaj mają poczucie takiej, powiedziałbym, dumy, ponieważ to jest 18. pielgrzymka i mówią, wreszcie jesteśmy dorośli, samodzielni. Gratuluję. Trwać na tej drodze. A teraz, drodzy moi, pierwsze słuchanie Słowa Bożego i pierwsze refleksje, którymi powinniśmy potem przez cały dzień żyć. Zawsze zaczynajmy od Słowa Bożego, ponieważ mówi do nas sam Bóg. Proszę na to zwracać zawsze uwagę, ponieważ nie ma nic ważniejszego. Nam się wydaje odwrotnie, ale nie ma nic ważniejszego, jak wysłuchać tego, co mówi Bóg. O czym dzisiaj mowa? Pierwsze czytanie, przyznacie, że nie bardzo wiadomo, o co tu chodzi tak naprawdę. I to jest prawda. Dlatego, że trzeba mieć osadzenie tego fragmentu w całej rzeczywistości. I tutaj jest rada. To już jest pierwsze zadanie na pielgrzymkę i potem dalej. Żeby dobrze skorzystać ze Słowa Bożego, to trzeba jednak mieć znajomość Pisma Świętego. I to jest nasze zadanie wszystkich. Pismo Święte nie może być gdzieś schowane w jakimś eleganckim regale, tylko musi być dostępny i trzeba czytać rozdział po rozdziale, księga po księdze i wtedy zobaczymy całość. A o czym jest dzisiaj mowa? Jaka mądrość została tu zawarta? Dochodzi do spotkania dwóch proroków, Jeremiasza i Hananiasza. Jaka jest różnica między nimi? Jeden jest prawdziwy, drugi fałszywy. Ale ten prawdziwy jest prześladowany. Nie bardzo może spełniać swoją funkcję. To jest Jeremiasz. Hananiasz jest pupilkiem władzy. I wydaje się, że on rozdaje tutaj karty. Dochodzi do spotkania tych dwóch proroków i Jeremiasz, ten prawdziwy, powiada Hananiaszu, nie możesz tak czynić. Ty okłamujesz w imieniu Boga tych ludzi, bo dajesz im złudną nadzieję, że się skończy niebawem niewola. A to nieprawda. Oszukujesz tych ludzi.
Pamiętacie ten obraz połamanego jarzma, bo trzymają Jeremiasza w niewoli, w jarzmie takim drewnianym. I powiada, mówisz, że przyjdzie czas pokoju, dobrobytu. Nieprawda, nieprawda. Będzie jeszcze gorzej. A wobec tego trzeba tych ludzi do tego przygotować, żeby mogli to przetrwać, nie utracić ufności w Bogu i doczekać pomyślnych dni. I że to jest prawdą, to co mówi Jeremiasz, stało się tak, jak przepowiedział, niedługo potem Hananiasz umarł. Jaka jest dla nas tutaj, że tak powiem, jakie jest dla nas przesłanie? Prawda, choćby była trudna, musi być powiedziana. Nie można prawdy zastępować lukrowanym fałszem. A co jest z Ewangelii pouczeniem? Przypominacie takie zdanie? Apostołowie zatroskani o słuchających, a było ich niemało, byli już ileś tam godzin z Panem Jezusem i nie zamierzali odejść. Mówią, Panie, jak oni tak dłużej będą tu z nami, to zasłabną. Trzeba jakoś zorganizować posiłek. I Pan Jezus mówi do nich, wy dajcie im jeść. Toż to przecież niemożliwe, ale dla nas te słowa są arcyważne, bo trzeba spojrzeć na to trochę inaczej i szerzej. Oni są przedstawicielami formującego się Kościoła. I drodzy moi, tutaj i do przewodników i do głoszących konferencje mam prośbę, aby w czasie tej pielgrzymki było więcej mowy o Kościele, żeby można było na spokojnie wytłumaczyć, nazwę to tak po jakby językiem świeckim, wytłumaczyć fenomen wspólnoty Kościoła. Tam się to rozpoczyna. Pan Jezus powołał wspólnotę zwaną Kościołem. To się dokonało w czasie zesłania Ducha Świętego. Ale już tam były jakby początki tej formacji. I drodzy moi, po pierwsze, to jest wspólnota wyjątkowa, powołana dla jakby formacji i zadbania o zbawienie ludzi. I my w tej wspólnocie z racji chrztu i bierzmowania uczestniczymy. Ale proszę teraz, odwołajmy się jeszcze raz do tych słów. Wy dajcie im jeść. Wy, którzyście otrzymali łaskę bycia w Kościele, w tej wspólnocie, w której głową i przewodnikiem jest Zbawiciel, Bóg, w tej wspólnocie Pan Jezus zostawił nam Słowo swoje ku naszemu pouczeniu i umocnieniu. Zostawił sakramenty. Zostawił przykład swego życia. Zostawił przykład życia realizowanego przez tych, którzy w pełni zawierzyli. I my jesteśmy w tej wspólnocie tak bogatej, i przez to
Pan Jezus mówi do Kościoła: pamiętajcie o wszystkich, i którzy są w Kościele, i których trzeba do tej wspólnoty wprowadzić. Wy z racji tego, że otrzymaliście takie dary, jesteście odpowiedzialni w dużej mierze za zbawienie tych ludzi. Wy dajcie im jeść, wy zadbajcie o to, żeby człowiek nie błąkał się. I teraz, kiedy my słyszymy, ile rzeczy niemądrych mówi się o Kościele, ale nie rozróżnia się między człowiekiem grzesznym a wspólnotą świętą. I do jednego worka jakby się wrzuca i to, co jest partią i stowarzyszeniem i jakąś inną społecznością, tysiące, tysiące takich formacji jest, i w tym worku jako jedna z tych formacji jest Kościół. Nie. To nie jest na podobieństwo żadnej ludzkiej, światowej, doczesnej formacji. Nie. Dlatego w wyznaniu wiary mówimy: wierzę w jeden święty apostolski Kościół. To jest ta wspólnota, dla której Chrystus daje siebie, aby ogarnąć wszystkich ludzi i doprowadzić ich do zbawienia. Powinno to nas napawać dumą, ale jednocześnie precyzyjnie trzeba wiedzieć, mamy jako członkowie Kościoła ogromne zadania. I to nie traktujmy tego jako ciężar, który trzeba nieść, czy zadania, które trzeba wypełnić. Trzeba to rozumieć jako królewski przywilej. Jestem członkiem Kościoła Świętego, korzystam z tych darów, które daje mi Pan Jezus dla własnego zbawienia, ale również słyszę codziennie te słowa: wydajcie im jeść, pomóż innym, żeby nie zagubili się w drodze. O tym rozważajcie. I kiedy wrócicie do swojej codzienności, miejcie to ciągle przed oczyma.